Opol Agra 2014 to największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. Od 13 do 15 czerwca w Kamieniu Śląskim swoje produkty zaprezentowało ponad 400 wystawców. Wystawa ta po raz kolejny pokazała, jak wielu ma wielbicieli. W trakcie 3 dni do Kamienia Śląskiego przybyło ponad 49 tysięcy zwiedzających, którzy zapoznali się z najnowszymi maszynami i technologiami światowych marek. Prezentowano najnowsze ciągniki, sieczkarnie, prasy rolujące, opryskiwacze oraz inne maszyny rolnicze niezbędne w gospodarstwie rolnym. Na wystawie nie zabrakło również bydła mlecznego. Jak zwykle ogromną popularnością cieszyła się parada ciągników gigantów i pokazy maszyn rolniczych. Profesjonalna organizacja sprawia, że wystawa ta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Opol Agra to jednak nie tylko wystawa rolnicza, ale również wystawa lokalnych firm. Firma Studnie Opole specjalizuje się w wierceniach studni głębinowych i ogrodowych oraz odwiertach pionowych kolektorów pomp ciepła od 120 metrów. Suchy Bór, ulica Rumiankowa 1. Zapraszamy! Producent i wykonawca wiązarów dachowych oferuje prefabrykowane więźby dachowe, konstrukcje szkieletowe. Nowa Wieś 54A. Zapraszamy! Kamieniarstwo Centawa. Prywatna kopalnia kamienia naturalnego oferuje szeroki wybór kolorystycznego kamienia. Centawa, ulica Powstańców Śląskich 2. Dzień dobry, nazywam się Jacek Markiewicz. Jestem producentem kotłów stalowych na ekogroszek z podajnikiem i różnego rodzaju kotłów miałowych i uniwersalnych. Moja firma mieści się w Pleszewie. Zapraszam. Firma Technika Bram jest autoryzowanym przedstawicielem renomowanych marek, które produkują bramy przemysłowe, automaty, drzwi. Zapraszamy do Chruścic, do firmy TBP Lisowskiej.